Za każdym razem, kiedy popełnione zostaje jakieś straszliwe przestępstwo, ludzie zastanawiają się, czy kary nie są zbyt łagodne. Pojawia się wtedy znowu dyskusja, żeby je zaostrzyć, a może nawet, żeby wrócić do kary najsurowszej, do kary śmierci. Mamy przekonanie, że kiedy kary będą naprawdę surowe, przestępcy będą się ich obawiać i dzięki temu przestępstw będzie mniej. Okazuje się i badają to prawnicy, że nie jest to niestety takie proste. Okazuje się, że to nie surowość kar wpływa na liczbę przestępstw, ale coś, co nazywamy nieuchronnością jej wymierzenia. Chodzi o to, że przestępca wtedy nie popełnia przestępstwa, kiedy wie, że zostanie złapany, bo jeżeli wie, że upiecze mu się to, co zrobił, to wtedy sama wysokość kary nie jest już tak ważna. W związku z tym trzeba zastanowić się nad tym, co zrobić, kiedy ludzie przestępstwa popełniają. Politycy mają bardzo prostą odpowiedź. Kiedy ostatnio ujawniono wielką aferę pedofilską w Kościele Katolickim, politycy dali od razu swoją ulubioną odpowiedź: trzeba zaostrzyć kary. Nie, trzeba spowodować, żeby pedofile nie czuli się bezkarni, żeby wiedzieli, że będą złapani. To jest o wiele trudniejsze. Trzeba ustalić zasady informowania, zgłaszania takich przestępstw, nawet podejrzenia ich popełnienia. To tak jak z ruchem drogowym, jeżeli ludzie jeżdżą niebezpiecznie, jeżeli ginie ktoś na przejściu dla pieszych, to nie wystarczy po prostu zwiększyć kary. Bo w pewnym sensie jest to zgoda na to, że ludzie nadal będą ginąć, tylko ten, kto zabije, będzie bardziej cierpiał. Chodzi o to, żeby podejść do tych spraw systemowo, a żeby na przykład w ruchu drogowym zmienić oświetlenie przejść dla pieszych, zmienić oznakowanie, ażeby było więcej patroli policyjnych, ażeby ludzie mieli poczucie, że nie ujdzie im na sucho to, jeżeli przekraczają przepis. Szczególnym przypadkiem jest kara śmierci. Są ludzie, którzy za nią tęsknią, uważają, że ona jest rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Otóż nie jest. Ta kara jest zabroniona przez prawo międzynarodowe, dlatego że jest karą okrutną i dlatego, że jest karą nieskuteczną. Co więcej, jest karą nieodwracalną. Znamy przypadek pomyłek sądowych. Ostatnia, polska wielka pomyłka sądowa dotycząca Tomasza Komendy, człowieka, który został niesłusznie oskarżony o zabicie i zgwałcenie 15-letniej dziewczyny i przesiedział kilkanaście lat w więzieniu, aż został uniewinniony, bo okazało się, że zrobił to ktoś inny. Gdyby w Polsce obowiązywała kara śmierci, już by nie żył. Oczywiście nic mu nie wróci tych lat. Nic mu nie Wróci tego cierpienia, które przeżył, ale przynajmniej żyje i ma jeszcze szansę na to, żeby do normalnego życia wrócić. Gdyby w Polsce obowiązywała kara śmierci, tego już by nie miał. Żeby zrozumieć, dlaczego to nie surowość kar, ale nieuchronność ich wymierzenia jest podstawowym czynnikiem, który odstrasza od przestępstwa, pomyśl o tym, kiedy sam popełniasz małe przestępstwo. Na przykład, kiedy jedziesz na gapę. Czy myślisz wtedy o tym, ile wynosi kara za jazdę bez biletu, czy czasami ostatnio nie została zwiększona, czy też jedyna rzecz, na której się koncentrujesz, to to, czy nie złapie Cię kanar? Jeżeli myślisz o tym, że zostaniesz złapany przede wszystkim, a nie o tym, jaka jest wysokość kary, to to oznacza, że to nieuchronność jest dla Ciebie problemem, a nie wysokość. Jaka jest więc konkluzja? Kiedy następnym razem usłyszysz o jakimś bestialskim przestępstwie i pomyślisz, że kary są zbyt łagodne i trzeba by było je zaostrzyć, pamiętaj, że to nie surowość kar decyduje o tym, ile jest przestępstw, ale poczucie nieuchronności ich wymierzenia u tych, którzy przestępstwa popełniają. Wynika to z tego, że przyczyny przestępstw są rozmaite i ludzie, którzy je popełniają, rzadko siedzą z głową w kodeksie i analizują dokładnie, jaka kara im grozi. Myślą o tym, czy zostaną złapani. O tym myśli pedofil. O tym myśli także kierowca na drodze, który obawia się, że za zakrętem będzie stała policja. Dlatego pamiętaj, że surowość kar nie jest żadnym rozwiązaniem. W szczególności. Najsurowsza kara, jaką jest kara śmierci, nie jest rozwiązaniem także dlatego, że jest nieodwracalna. Przestępstwa trzeba zwalczać systemowo, trzeba spowodować, żeby ludzie, którzy chcą je popełniać, wiedzieli, że zostaną złapani. A to jest trudniejsze niż jedna zmiana w kodeksie karnym, która powoduje, że kara staje się surowsza. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, żebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.